Cześć, witam Was bardzo serdecznie na kanale Murawa TV. Jeżeli tego jeszcze nie robicie, zasubskrybujcie mój kanał, a teraz zapraszam Was na kolejny odcinek, w którym opowiem o nagrodzie dla Adriana Mierzejewskiego i nie tylko. Zapraszam! Adrian Mierzejewski został wybrany najlepszym piłkarzem grudnia Hyundai A-League. To jeden z najlepszych transferów tego sezonu, chwali Polaka Alex Wilkinson, prezydent organizującego plebiscyt Australijskiego Związku Piłkarzy. W 5 grudniowych występach Polak strzelił 5 goli, do których dołożył 3 asysty. Pomógł sięgnąć klubowi po komplet 15 punktów i umocnić się na pozycji lidera w lidze. Mierzejewski do Sydney przeniósł się w sierpniu. Jego dotychczasowy dorobek w barwach mistrza Australii jest imponujący. 9 goli i 7 asyst w 16 występach. Polak ma udział w bramce Sydney co 69 rozegranych minut. Ostatnio powrócił temat powołania Mierzejewskiego do reprezentacji Polski. Trener Nawałka już kiedyś wysyłał list do Adriana, ale ten na jednym ze zgrupowań spóźnił się na trening, przez co podpadł selekcjonerowi. Wszyscy dobrze wiemy, jakie podejście do takich spraw ma Nawałka. Aleksandar Prijowicz znalazł się na celowniku francuskiego Stade Rennes i hiszpańskiego Levante. 27-latek świetnie czuje się w PAOK-u. W 41 występach dla greckiego klubu strzelił 22 gole, a w bieżącym sezonie zdobył w greckiej ekstraklasie 8 bramek, dzięki czemu jest wespół z Karimem Ansarifardem z Olimpiakosu Pireus liderem klasyfikacji strzelców rozgrywek. PAOK oczekuje za napastnika około 7-9 milionów euro. Przypomnijmy tylko, że 10% od każdego transferu Serba powędruje na konto Legii Warszawa. Na koniec zła informacja dla fanów Barcelony. Duński obrońca Andreas Christensen przedłużył umowę z Chelsea, czym zakończył spekulacje na temat jego ewentualnych przenosin na Camp Nou. To już wszystko w tym odcinku, dzięki wielkie za uwagę. Jeżeli Wam się podobało, dajcie łapkę w górę. Zapraszam do subskrypcji mojego kanału, a w komentarzach napiszcie mi, czy chcielibyście, aby Mierzejewski powrócił do reprezentacji. Do zobaczenia, do usłyszenia już w następnym odcinku. Cześć!